Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w gminie Rymań, na granicy dwóch wsi, wsi Starnin i wsi Kinowo, na prywatnej posiadłości, w której rosną dwa piękne, wiekowe dęby. I za zgodą właściciela chcemy je pokazać, ponieważ mają otrzymać nazwę. Jako zaproponował, żeby nazywały się dęby kinowskie, ponieważ posiadłość leży na terenie wsi Kinowo. I ten pierwszy dąb, proszę popatrzeć, 5,13 obwodu na wysokości pierśnicy, a więc przysadzisty, wielki, ma ogromne konary, bardzo zdrowy. Korona o rozpiętości, średnica tej korony 26 metrów i również wysokość 26 metrów tego potężnego drzewa. A zasługą, że one są tak piękne, jest właśnie właściciela, który, kiedy te dęby zaczęły lekko usychać, zmienił im całe podłoże, wymienił ziemię, lekko zakwasił i w tej chwili one mają wyśmienite tutaj warunki do wzrostu. Jestem bardzo zadowolony, że mogę Państwu to pokazywać i jeszcze bardziej, że będziemy mogli nazwać kolejne dęby jako dęby kinowskie, ponieważ będzie właściciel o nie dbał i będą znów następne pomniki przyrody w naszym powiecie. Na razie ten i za chwilę pokażę drugi, który jest troszkę mniejszy, ma 3,30 obwodu. Piękne jest również otoczenie. Piękne alejki wyłożone kamieniem. Ogromne głazy, które też stanowią tutaj urozmaicenie tego całego ogrodu. Przy wejściu piękny ogród kwiatowy, a dalej łąki i lasy, również dalej jest rzeczka. Wspaniałe miejsce na wypoczynek. I proszę, drugie 3,30 obwodu na wysokości pierśnicy, również około 25 metrów wysokości i korona, średnica 26 metrów. No, potężne drzewa. Przypomnę tylko, że dęby zawsze stanowiły wielką wartość dla wszelkich ludów. Pod dębami składano ofiary dla bogów. Liście dębowe były na czołach zwycięzców, w odróżnieniu od laurowych, którymi przede wszystkim poetów dekorowano, natomiast dębowe były symbolem męstwa. Także cieszę się jeszcze raz, że mogłem Państwu pokazać te potężne dęby i zwróciliśmy się z właścicielem do Rady Gminy w Rymaniu. Podaliśmy wszelkie wymiary tych drzew i wniosek o nadanie im nazwy właśnie dęby kinowskie. Myślę, że kiedy będziemy nadawać im imię, zaprosimy Państwa tutaj, żeby przy okazji popatrzeć na piękne otoczenie i piękną okolicę. Żegnają się Państwem, zapraszam za tydzień.